Witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w FIFA 12. Jest ze mną Skadryl.pl. Siema. Dzisiaj zagramy Legia Warszawa kontra Śląsk Wrocław. Laguje mi gra, pewnie mam mało miejsca, także zaraz wracam. A nie, jeszcze nie. Dobra, spoko. Dobra, jak będzie częściej tak lagować, to steguję. Ustawienia gry. Dźwięk. Dobra, zapisało się. Spoko, graj. A czemu tym muszę grać? Wolałbym Wolskim strzelać. Gol. Ostatni strzał. Obronił. Dobra. Czekajcie, ja muszę zrobić cięcie, bo mi zaraz gra wysadzi kompo. Także... Cięcie. Hej, cześć, witajcie po krótkiej przerwie. Mam już 61 giga miejsca, a miałem 41. Tak, tak, na Frapsa 41 to jest naprawdę mało. Przechodzimy do meczu. Legia Warszawa. Śląsk Wrocław. Mecz towarzyski. Dobra. Takie no to później po prostu on popalił. Co to jest? Jak coś to mów o FIFA. Ty masz FIFA 11 na PS2, nie? FIFA 11, no. Coś chyba mi wspominałeś. A z kim? Kurde, game over. Dzisiaj zaspawnuję, co? Nie musisz mi mówić o innej grze. Ja nagrywam. Fuck. No właściwie teraz to twoje fuck by się przydało. Prawie gola straciłem. No dobra, była akcja pod moją bramką. O wow, ale go podkosiłem. Wow, lagi. 2 FPS, 4, 12, no luj. Spokojnie, zaraz chyba przejdzie. Czekajcie, zastopuję. I wracam po krótkiej przerwie, ogarnę neta. Tak, wracam po krótkiej przerwie, nic nie zrobiłem, ale... FPS-y utrzymują się koło 20. Wow, spadają, ciągle spadają, czekajcie. Mam niskie te ustawienia, kiedy nagrywam, ale... Wizualne. Muszę coś zmniejszyć. No nie wiem co się dzieje.
takie lagi, a taka akcja była. Dobra, przestań bawić się mikrofonem. Jak masz coś do powiedzenia, to go włącz. Oczywiście ciekawego na temat produkcji FIFA czy czegoś tam. O jakimś zawodniku ogólnie. Legia straciła szansę na zostanie mistrzem, ale ja chcę pokazać, że jest troszkę lepsza od Śląska Wrocław i że to ona zasługuje na mistrzostwo. No na pewno nie jak stoję na bramce. Dobra, jakoś z tymi lagami przeżyjemy. Znaczy ja przeżyję, nie wiem jak wy. Jak wam się nie podoba, to to jest odcinek nieobowiązkowy. Znaczy ogólnie wszystkie odcinki są nieobowiązkowe, ale ten tak najbardziej. Że jak nie lubicie oglądać sklatkowanego filmu, no to go nie oglądajcie, nie? Po prostu zostawcie łapkę w górę. Na zachętę. Fuck! W dobrym miejscu na wolnego. A może i nie na dobrym. Uderzmy mniej więcej tutaj. Daniel Ljuboja i... A, obok bramki. Dziwne, mam max 30 FPS-ów ustawione. A miałem przez chwilę 32. Ale bugi. No dobra. Dobra, czekajcie, ja zrobię cięcie. I może FIFA się ogarnie, albo ja ją ogarnię. Hej, cześć, witajcie po krótkiej przerwie. Ogarnąłem programy w tle. I mamy równiutko 30 FPS-ów. Koniec pierwszej połowy. 0-0. Dobrze jest, Ljuboja, Daniel Ljuboja! Nie ma bramki! Gdybym miał komentować ten mecz, to naprawdę bym już krzyczał, że zlamił i w ogóle. Dobra, nie zlamił, ale po prostu bramkarza mają dobrego. Aj! Złe przyciski. Nie, tu wykopałem, ale dobra.
Radowicz! Radowicz! I nie ma gola! What? Co to miało być? Radowicz dostaje żółtą kartkę. Niemiły faul. Ljubonia! Ljubonia szarżuje na bramkę i... Nie ma bramki, proszę Państwa! Czwarta chyba jego solówka i nie ma bramki, no. Co to miało być? Jakoś tak. Wiem, że Radowicz. Piękne dośrodkowanie, a raczej podanie. I piękny strzał. To miało być do Ljuboi, ale gol. I to jest najważniejsze. Czyżby zanosiło się na pierwsze zwycięstwo w tym let's playu? Najwyraźniej tak. Manu szarżuje na bramkę. Nie udało się. Za daleko wypuściłem piłkę. A raczej on, ja na to nie miałem wpływu. Komuś z moich widzów w meczu pierwszym, znaczy w parcie drugim meczu pierwszego też wyszedł remis. To znaczy przegrana 2-3. Gol! Sebastian Milo! Strzelił nam... z wolnego! Piłka nie do obrony. Ljuboja? Co to miało być, no? Pytam się was. Miał strzelać. A więc tak, mamy remis na Łazienkowskiej. 1-1. Złota bramka w oddzielnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!